trzeba? Wow! Oh, this you crazy mother... Zobaczcie tutaj, jak same wam kwiaty robię niespodzianki swoim fanom. Ja już nie mogę się doczekać. Siema! Czarek czaruje! Znany z kanału! Jeśli chcecie, abym to wam zorganizowała niespodziankę, koniecznie zostańcie do końca, bo tam podaję informacje, jak to zrobić. A teraz zapraszam do oglądania. Dzisiaj zorganizowałam akcję, w której to Czarek czaruje zrobił niespodziankę swojej fance. Jechaliśmy prawie 200 km, aby on zaskoczył ją swoją obecnością. I jest oto jo! Siema kochani, zaraz zobaczycie, co się wydarzyło. To lecimy, nie? Zapraszamy! Razem z Martą wybrałyśmy najwierniejszą fankę Czarka. Napisałyśmy do niej pod pretekstem, czy chciałaby wziąć udział w filmiku, w którym fani składają życzenia na 18 urodziny Czarka. Oczywiście Paula zgodziła się, a więc wyruszyłyśmy w drogę spotkać się z Pauliną. Jednak nie spodziewała się ona, że odwiedzi ją również Czarek. Zostało nam, no właściwie cała droga, bo jest na niej 160 km, ale myślę, że się opłaca i wyjdzie niespodzianka, dlatego jedziemy. Ania z tej strony, od Czarka. Hej, słuchaj, jesteś już tam? Bo wiesz co, bo my jedziemy i pokazuje nam jeszcze na nawigacji, że 27 minut będziemy jechać. No, a ty już jesteś tam? Tak, ja czekam. Dobra, dobra, no to my będziemy jak najszybciej. Pa, pa, pa. Jezu, ale ja lubię takie wkrętki w ogóle. Wcześniej ustawić. Jezu, jedziemy! Ej, trochę się stresuję, że może nie być. No to się stresuje. Ale bo to pierwsza taka akcja. Słuchajcie, na drogostradzie! Łask! Stresuję się. Sprawdzę, czekaj. Pierwsze problemy się pojawiają. Nie wiem, jak dojechać. 750 metrów stąd. Boże! Jechaliśmy 160 km. Tak, a jesteśmy teraz przy 750. Nie kilometrów. Metr. 3 minuty. Czarek teraz będzie robił specjalny prezent dla Pauliny. Łodyga. Ładny kwiat. Mamy kwiatkę, wiecie co to oznacza? Że jesteśmy gotowi. A ja muszę się schować chyba jeszcze. Tak. Chyba musisz. Dobra. Ej, ładny ten kwiatek. Co nie? Ojejku, jaki ładny. Sama bym chciała taki dostać. To nie dla ciebie. Dobra, do bagażnika zmykaj. Ej, Czarek jest w bagażniku, ale musi nas teraz słuchać. Masakra. Robimy tak, podjeżdżamy tam. Mówimy, że jesteśmy, żeby nagrać tutaj ten filmik dla ciebie, dla Czarka. Nie ma jej tu. Nie ma jej tu. I mówimy, że po prostu nagramy, ale że mamy dużo sprzętu w samochodzie, żebyście nam pomogły wyjąć jakiś statyw czy coś. I wtedy jak podchodzimy od razu po prostu do bagażnika, to Czarek wyskakuje, okej? Dobra! Dobra, to jedziemy! Tylko nie przywalcie w nic tyłem. Jezu, naprawdę ciężka aranżacja, ale to jest zabawne. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Jeśli tak, koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał. Dobra, dzwonią do jeszcze. Idę potem spotkam. No dobra. Okej. Okay. No. Ale zrobiłyśmy. No jak my tam znaczy? Paulina już idzie, nie wiem czy idzie ją oddali. Ale idzie. No, nagrywamy, kręćmy to wszystko. Kręćmy to, jaką pracę wkładamy dla ciebie, żeby nagrać. Ja sobie spojrzę. A ja chciałam powiedzieć. Bo... A mam takie coś, znaczy mam sama coś mówić, czy masz właśnie coś przygotowane? Nie, no tak, po prostu wiesz, że to są, że Czarek, jestem twoją fanką, znasz już mnie, bo się poznaliśmy, że spotkaliśmy się w Łodzi, tak normalnie wiesz, wszystko mu mów po prostu, no co, że chcesz mu zrobić niespodziankę, tak, że na urodziny. No, no i okay. Super. Coś nam jeszcze jest potrzebne? Może ktoś drugi obiektyw wzięła. Mamra. A czekaj, jak się otwiera ten bagażnik? Działa? Wow!
Siema! Siema dziewczyny! Hej, hej! Ale tutaj to jest cała aranżacja tak naprawdę. Mam do ciebie kartę, która tutaj jest w środku. Przyjechaliśmy na dach, proszę bardzo. No zobaczcie, jeszcze Czarek tam wyskoczy, ja mówię, to jasne. Jezu. Ale super. Ale siara. Słuchaj, słuchajcie, Paulina skomentowała, że to jest siara, nie wiem dlaczego, ale my to wszystko jest dla nich. No i hej, popocham. To mu tyle rzeczy dam, a tu... No, słuchaj, to teraz to... Ja w ogóle nie spodziewałam się, znaczy takie... Mówię, fajnie by było, ale mówię, nie, tak to niespodzianka dla Czarka, to by... No nie, na pewno go nie będzie w ogóle, po co on tam, a to nagle... Nagrywasz filmik, mówisz, no mam 18 lat, ja mówię, jasne, 18 w sierpniu. A, to wiedziałaś, spotka? Najlepsi fani wiedzą wszystko o swoich idolach. Wiedzą, kiedy Czarek ma urodziny, nawet jak kłamie, że nie ma. Że co? Nawet jak kłamie, że... Że już koniec! Momencik. Natalia, nie mogę teraz. Czarek do mnie przyjechał. Sorry, spotkamy się potem. Prześle, głośno. No naprawdę. Jej koleżanki no, też nie wiedzą, że naprawdę, przyjechał do mnie Czarek, jest ze mną Julita i w ogóle, i on wyskoczy z bagażnika. Dobra, walczy się, na razie. Czekaj, poważnie, Natalia. A i ukończyła się. Natalia. Ona mnie obraziła. Czekaj, weź zadzwoń do niej, no trzeba jej powiedzieć, że... Ja no nie odbierze teraz. Halo. Nie, no to mówi Czarek. Teraz trzeba powiedzieć Paulinie, co tu tak naprawdę się dzieje. Słuchaj, Paulina, bo bierzesz tutaj teraz udział w nagrywaniu mojego nowego kanału, który się będzie nazywał Fanka, gdzie robię niespodzianki, nie, gdzie właściwie gwiazdy, robię niespodzianki swoim fanom, a ja to organizuję. I bierzesz udział w pierwszym odcinku. O, bardzo miło. Teraz czas na poteczki. Dobra. Zobaczmy. Ale się cieszę. Okej, emocje już trochę opadły. Napiszę do niego na tym fanpage, bo pewnie i tak nie odpiszę. No i potem siedząc w przerwie, w szkole, siedzę, patrzę, odpisał. I właśnie reakcja była taka, że ja przez kilka minut siedziałam tak i po prostu patrzyłam się w ten telefon i się tak zastanawiałam, co się dzieje. No. Ale super. No i wtedy Czarek napisał, że będzie w Łodzi. Ja mówię, no dobra, jak będzie, to trzeba na pewno będzie przyjechał. Czyli mega się cieszysz z dzisiejszego dnia. Tak, to w ogóle jest takie niemożliwe. Ale uroczo. Super, bardzo się cieszę, że mogłam sprawić ci taką przyjemność. Ja dziękuję. Razem. To w ogóle ja to dziękuję wszystkim, że mam takich fanów. Po prostu są cudowni, przytulas teraz. Ale uroczo, naprawdę. A my lecimy dalej w trasę, szukać kolejnych fanów. A może to wam zrobimy niespodziankę. Dobra, super dzisiaj było. Ja mega się cieszę, mega emocje były. A teraz przenosimy się w inne miejsce, gdzie powiem wam, co dalej będzie się na moim kanale działo. Słuchajcie, jeśli chcecie, abym to do was przyjechała z niespodzianką, tutaj wrzucam wam przykładowy formularz zgłoszenia, jak on ma wyglądać. I pamiętajcie, musi być kontakt do osoby, która będzie w stanie zaangażować się ze mną w aranżację tej niespodzianki dla was, abyście się niczego nie spodziewali. Więcej informacji znajdziecie u mnie w relacji na Instagramie. Okej, kochani, dzisiaj to ja robiłam niespodziankę, z której jestem bardzo zadowolona, ale będę jeszcze bardziej, jeśli dostanę od was suby. Dlatego klikajcie dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnym odcinkiem i koniecznie dajcie mi znać, kogo chcecie w następnym odcinku, bo być może do was przyjadę z niespodzianką. Dlatego łapka w górę, wbijajcie na mojego Insta i widzimy się niedługo. Buziaczki!